Tekst manny na 2 października, zapominając o tym, co za mną. Filipensów rozdział 3 werset 14. Komentarz parałzyjny. Zapominamy o tym, co jest za nami, ponieważ takie postępowanie jest słuszne i ponieważ Bóg o tym zapomina i oświadcza, że rzucił za siebie wszystkie nasze niedoskonałości. Że wszystkie one są ukryte przed Jego wzrokiem przez zasługę tego, który nas umiłował i za nas umarł, a którego my miłujemy, w którym ufamy i którego śladami usiłujemy podążać, pomimo większych lub mniejszych niedoskonałości, jakie odziedziczyliśmy w ciele. Nie chcemy przez to powiedzieć, że nasze błędy i wady mają być lekko traktowane. Czy szybko zapominane. Powinniśmy je naprawiać w miarę naszych możliwości i codziennie starać się o Boskie przebaczenie z powodu tych braków. Reprint numer 3304 Komentarz Epifaniczny. Do rzeczy będących za nami należą te których wyrzekliśmy się w usprawiedliwieniu, to znaczy grzech i błąd, a szczególnie te, których wyrzekliśmy się w poświęceniu, to znaczy samolubstwo i światowość. Zapominać o tych rzeczach znaczy odrywać od nich uczucia, tłumić ich wysiłki zmierzające do kierowania nami oraz czynić nasze serce i umysł niedostępnymi dla ich pokus będziemy mogli o nich zapominać nie tylko przez rozważenie ich niewielkiej wartości, niezadowolenia i niebezpieczeństwa dla nowego serca i umysłu, lecz także i szczególnie przez rozważenie wielkiej wartości, zadowolenia i bezpieczeństwa rzeczy duchowych w odniesieniu do nowego umysłu i serca. Niech te ostatnie rzeczy tak wypełniają nasze uczucia. By te pierwsze w żaden sposób nas nie pociągały. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 25 Oczy Twoje niechaj na dobre rzeczy patrzą, a powieki Twoje niech drogę przed Tobą prostują. Rozdział 17 wersety 25 i 26 Syn głupi żałością jest ojcu swemu, a gorzkością rodzicielce swojej. Zaiste niedobra, winować sprawiedliwego, albo żeby przełożeni kogo dla cnoty bić mieli. Ewangelia Mateusza rozdział dziesiąty, wersety od 37 do 39 Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mi godzien, a kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mi godzien, a kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mi godzien. Kto by znalazł duszę swoje, straci ją, a kto by stracił duszę swoje dla mnie, znajdzie ją. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 25. Kto miłuje duszę swoje, utraci ją, a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie. Ku wiecznemu żywotowi strzeże jej. Psalm 45 werset 11 Słuchajże córko, a obacz, i nakłoniłcha Twego, a zapomnij narodu Twego, i domu Ojca Twojego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 19 werset 26 I obejrzała się żona jego idąc za nim, a obróciła się w słup solny. To rozdział 24, wersety od 58 do 61. Tedy zawołali Rebeki i mówili do niej: Chcesz, że jechać z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: Pojadę. I puścili Rebekę siostrę swoje, z mamką jej i sługę Abrahamowego, z mężami jego. Tedy błogosławili Rebekę, mówiąc jej: Siostraś nasza, rozmnóż się w tysiąc tysięcy, a niech posiądzie na sienie twoje bramy nieprzyjaciół swych. Tedy wstawszy Rebeka z dzieweczkami swemi, i wsiadłszy na wielbłądy jechały za onym mężem, i wziął sługa on Rebekę, i odjechał. Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 62, rzekł do niego Jezus, żaden. Który by przyłożył rękę swoje do pługa, a oglądałby się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. Rozdział 17 wersety 32 i 33 Pamiętajcie na żonę lotową. Kto chciał zachować duszę swoje, straci ją, a kto by jąkolwiek stracił, ożywi ją. Galatów rozdział 4 werset 9 a teraz poznawszy Boga, owszem i poznani będąc od Boga, jakoż się zaś nazad wracacie ku żywiołom mdłym i mizernym, którym zaś się znowu służyć chcecie? Filipensów rozdział trzeci wersety siódmy i ósmy, ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności i znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla którego m wszystko utracił i mam to sobie zagnął, abym Chrystusa zyskał. Żydów rozdział 10, werset 39, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się schraniają ku zginieniu, ale z tych, którzy wierzą ku pozyskaniu duszy. Rozdział dwunasty werset pierwszy Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset czternasty, jako synowie posłuszni którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej porządliwością. Rozdział czwarty wersety od pierwszego do czwartego, ponieważ tedy Chrystus ucierpiał za nas w ciele i wy też tąż myślą bądźcie uzbrojeni, że ten, co cierpiał w ciele, poprzestał grzechu, aby już więcej niecielesnym porządliwościom, ale woli Bożej żył ostatek czasu w ciele. Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan, chodząc w rozpustach, w porządliwościach, w opilstwach, w biosiadach, w pijanistwach i sprośnych bałwochwalstwach. Przetoż, że się wy z nimi nie schadzacie na taką zbyteczną rozpustę, zda się im rzeczą obcą i bluźnią to. Drugi Piotra rozdział pierwszy, werset dziewiąty, Bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Pieśni 312, 192, 193, 88, 150, 47, 127. Wiersze Brzasku, 168, Poza Cienie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5044. Pytania, czy w tym tygodniu starałem starałam się zapomnieć o grzechu, błędzie, samolubstwie i światowości? Co mi w tym pomagało, a co przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.